W tym odcinku dowiesz się, jaki jest najlepszy sposób na naukę hiszpańskiego od zupełnych podstaw. Hola, ¿qué tal? Wiem, że wiele osób marzy o rozpoczęciu nauki hiszpańskiego. Wiem też, że wiele z nich... Nie bardzo wie, jak się za to zabrać. Właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłam sprawdzić, jaki jest najlepszy, najbardziej efektywny sposób na naukę hiszpańskiego od zera. Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie, Postanowiłam porównać ze sobą cztery opcje nauki, które możemy wdrożyć w momencie, kiedy decydujemy się na rozpoczęcie nauki hiszpańskiego. Pod lupę wzięłam indywidualne zajęcia z lektorem, np. przez Skype czy Zoom, lekcje grupowe, także typowo online, kurs online z nagranymi lekcjami wideo oraz naukę z darmowych, ogólnodostępnych w internecie materiałów. Jako lektorka z dziesięcioletnim stażem, pracowałam z uczniami na wszystkie cztery sposoby. Udzielałam lekcji indywidualnych, prowadziłam zajęcia grupowe, stworzyłam wideokursy do nauki hiszpańskiego, no i cały czas publikuję darmowe materiały do nauki, prowadząc chociażby ten kanał. Także bazować będę na moich doświadczeniach i obserwacjach. Pod uwagę wezmę kategorie takie jak cena zajęć, Organizacja i koszt materiałów, czas, wybór lektora, elastyczność, dostęp do internetu, motywacja, wsparcie, ćwiczenie mówienia, powtórki i praca własna. Dla ułatwienia przyjmuję, że uczymy się hiszpańskiego od zera. I chcemy opanować materiał do poziomu A2, czyli sytuacji, w której będziemy posługiwać się hiszpańskim w stopniu podstawowym: rozumieć podstawowe wyrażenia, najczęściej używane słowa, czytać krótkie teksty, napisać prostą wiadomość, czy generalnie załatwić sobie codzienne, podstawowe sprawy. Cena zajęć. Zacznijmy od porównania cenowego. Podejrzewam, że za jakiś czas te ceny mogą ulec zmianie. Obecnie jednak zajęcia indywidualne z lektorem to niewątpliwie najdroższa opcja. Według informacji, które otrzymałam od portalu ekorepetycję.net, na którym można znaleźć swojego nauczyciela, średnia cena lekcji online 1 na jeden z języka hiszpańskiego oczywiście to nieco ponad 60 zł. Z doświadczenia jednak wiem, że przy założeniu, że będziemy mieć do czynienia z profesjonalnym lektorem, trzeba liczyć, że na zajęcia możemy wydać nawet około 100 zł za godzinę. Do tego musicie doliczyć sobie koszty ewentualnych lekcji próbnych czasem naprawdę trzeba odbyć kilka zajęć, żeby znaleźć nauczyciela dla siebie. Zajęcia grupowe, wiadomo, są trochę tańsze, bo koszty dzieli się na większą ilość osób, ale wszystko zależy od wielkości grupy. Na ten moment zajęcia w 4-5 osobowej grupie to koszt około 40 zł, w zależności oczywiście od szkoły językowej czy nauczyciela. Jeśli chodzi o kurs online, cenę porównam na przykładzie mojego kursu dla początkujących Hiszpański start. Są to materiały od zera do poziomu A2. Obecnie, czyli na przełomie sierpnia i września 2022 roku, Pełen pakiet lekcji z dostępem na rok kosztuje zaledwie 549 zł, a opcja bez limitu czasowego tylko 749. Na ten moment w trzech częściach kursu są 84 lekcje. Ale to z pewnością niebawem się zmieni, bo planuje sporo aktualizacji. To oznacza, że cena jednej lekcji to zaledwie nieco ponad 6 zł, dokładnie 6,50 przy opcji na rok. Do tego ćwiczenia, gry językowe w sumie około 600, czyli ilość, która będzie zdecydowanie wystarczająca dla osoby, która nigdy wcześniej nie uczyła się hiszpańskiego i chce opanować podstawy. Materiały w internecie są darmowe, więc tutaj sprawa jest prosta: okrągłe 0 zł. Podsumowując, zajęcia indywidualne i grupowe w kategorii cena dostają minusa. Kurs online, materiały z internetu są dużo tańsze, więc na plus. Organizacja i koszt materiałów. Pamiętaj tylko, że przy darmowych materiałach z internetu może zdarzyć się tak, że nie będziesz wiedzieć, od czego zacząć. Treści w internecie są rozproszone, i też dodatkowo nie każdy uczeń jest w stanie określić, czy są dobrej jakości. Potrzeba dużej determinacji, żeby się w tym wszystkim odnaleźć i naprawdę sporo wolnego czasu, ale do tego przejdę jeszcze w kolejnej kategorii. Przy opcji zajęć indywidualnych, grupowych czy w przypadku kursu online nie musisz się martwić o wybór materiałów, bo wskazuje ci je lektor. W tym miejscu warto też wziąć pod uwagę, że jeśli decydujesz się na lekcje indywidualne bądź grupowe na poziomie początkującym, potrzebujesz podręcznika, który generuje dodatkowy koszt. Co ważne, podręczniki do hiszpańskiego zwykle są dość drogie. Na przykład podręcznik Nuevo Espaniolet Marcia A1A2, książka i ćwiczenia na popularnym portalu aukcyjnym kosztuje obecnie ponad 200 zł. Może zdarzyć się tak, że lektor sam będzie przygotowywał Ci materiały. Powinny być oczywiście jego autorstwa. W przypadku kursu online będę sugerowała się moim kursem hiszpański start, gdzie wszystkie materiały niezbędne do nauki masz zgromadzone w jednym miejscu, na specjalnej platformie i są oczywiście w cenie kursu. A zatem w kategorii organizacji i kosztu materiałów zajęcia indywidualne mają zarówno jedną zaletę, jak i jedną wadę. Dokładnie tak samo jest z zajęciami grupowymi. W przypadku kursu online dwie rzeczy na plus. W przypadku materiałów darmowych zdecydowanie tutaj daje minusa czas. W przypadku darmowych treści z internetu, pamiętaj, że musisz mieć naprawdę wiele wolnego czasu, aby zorganizować sobie materiały. Nie płacisz za to wszystko pieniędzmi, ale tym, czego już nie odzyskasz swoim czasem. Nie lepiej jednak zapłacić za lekcję czy kurs online i poświęcić więcej czasu na samą naukę albo po prostu czas dla siebie. Podsumowując, zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe, jak i kurs online zapewniają oszczędność czasu, także są to oczywiste zalety. W przypadku materiałów darmowych, to, że płacisz swoim czasem, zdecydowanie należy traktować w kategorii wady. Wybór lektora. Dobrzy nauczyciele oferujący zajęcia jeden na jeden z reguły nie mają wolnych miejsc i bardzo ciężko się do nich dostać. No chyba, że akurat mamy szczęście i komuś zwalnia się termin. W przypadku zajęć grupowych jest to nieco łatwiejsze, bo jeden lektor może przyjąć do grupy więcej osób. Jeśli chodzi o kursy online, wybór ich jest coraz większy, podobnie jak z materiałami w internecie. Mała dostępność dobrych lektorów zdecydowanie na minus, zajęcia grupowe na plus, bo jest tutaj mimo wszystko ciut łatwiej. Kursy online i nauka z internetu na plus ze względu na swoją różnorodność i dostępność. Elastyczność. Kiedy jednak uda nam się już wybrać lektora do lekcji 1 na jeden, który nam odpowiada, Umawiamy się na konkretny termin, i tutaj niewygodne może okazać się to, że musimy dostosowywać się do grafiku nauczyciela. Dostępność wolnych terminów może okazać się niewielka. W przypadku kursów grupowych nie dość, że trzeba dopasować się do nauczyciela, to należy też brać pod uwagę dyspozycyjność innych członków grupy. Jeśli chodzi o kurs online, nie musisz dostosowywać się do terminów innych osób czy nauczyciela. Uczysz się wtedy, kiedy chcesz, wtedy, kiedy masz czas i humor, bo dostęp do kursu masz przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Podobnie jest z materiałami darmowymi. W tej kategorii zdecydowanie wygrywa kurs online oraz nauka z internetu. Taka wygoda to niewątpliwie duża zaleta. Z kolei konieczność dostosowania się do lektora czy innych kursantów na minus. Dostęp do internetu. Przy zajęciach indywidualnych czy grupowych z lektorem trzeba pamiętać o jakości internetu. Jeśli jesteśmy w miejscu, gdzie internet jest słaby, może okazać się, że do lekcji nie dojdzie. A my stracimy pieniądze. W najlepszym przypadku będzie trzeba wygospodarować dodatkowy czas na odrabianie lekcji. Pamiętajcie, że lekcje online, takie bezpośrednie z lektorem, wymagają dobrej prędkości internetu. W kursie online, w przypadku hiszpańskiego startu, część materiałów możesz ściągnąć sobie na dysk i korzystać z nich bez dostępu do internetu. Dotyczy to zeszytów ćwiczeń, one są edytowalne, także nawet nie trzeba ich drukować, transkrypcji lekcji oraz lekcji w formacie MP3. W przypadku materiałów darmowych, większość z nich znajduje się na YouTube, więc tutaj też wymagane jest połączenie internetowe. No chyba, że korzystasz z YouTube Premium i możesz wcześniej je pobrać. W tej kategorii jakość internetu jest kluczowa, także tutaj zdecydowanie zajęcia grupowe czy jeden na jeden z nauczycielem na minus. Kurs online na plus, nauka z YouTube'a w zasadzie ma zarówno plus i minus, no bo jeżeli korzystam z YouTube Premium to na plus, ale jeżeli tego nie robimy na minus. Motywacja Wydaje się, że zajęcia indywidualne czy grupowe są najbardziej motywujące. W końcu płacę, umawiam się i chodzę na zajęcia. Gdyby to było takie łatwe, myślę, że gdyby rzeczywiście tak to działało, to żaden lektor nie narzekałby na uczniów ciągle odwołujących zajęcia. Nieraz zdarzało mi się czekać, aż ktoś po prostu przyjdzie na lekcję, ale to nie następowało. Oczywiście, można tutaj zrozumieć takie sporadyczne sytuacje, wyjazd, jakąś niespodziewaną sytuację w pracy lub po prostu chorobę. Gorzej, że takie nieobecności zdarzają się notorycznie i bez uprzedzenia w przypadku niektórych uczniów. Nauka wtedy nie jest skuteczna i na pewno nie jest to wina lektora. Dotyczy to zarówno zajęć indywidualnych, jak i grupowych, także no nie do końca uznałabym to za zaletę. Możesz zapłacić, podpisać umowę na lekcję i dalej się nie uczyć. To właśnie jest to niebezpieczeństwo przenoszenia odpowiedzialności za nasze postępy na kogoś innego. Po prostu motywacja zewnętrzna to nie jest najlepszy pomysł. Jeśli zamienisz ją na samodyscyplinę. I dodasz zajazkę na naukę języka, to już co innego. Właśnie dlatego nauka z YouTube'a przy odpowiednim nakładzie czasu, czy też po prostu nauka z kursu wideo, mogą być równie skutecznymi sposobami osiągnięcia naszego językowego celu. W obu przypadkach bierzesz całkowitą odpowiedzialność za swoją naukę, za swoje postępy. Jeśli ci nie idzie, nie zrzucasz winy na lektora czy poziom grupy. Jeśli naprawdę chcesz nauczyć się języka, nie ma wymówek. Podsumujmy. Mimo, że wielu uczniów zobowiązanie przed lektorem traktuje jako zaletę, ja widzę to jako wadę i niebezpieczeństwo przenoszenia tej odpowiedzialności także tutaj zdecydowanie na minus. Podobnie widzę zajęcia grupowe, także tutaj też minus, ale jeżeli uczymy się samodzielnie, rozwijamy sobie samodyscyplinę i bierzemy odpowiedzialność za swoje postępy, to tutaj zdecydowanie to na plus dla nauki z kursu z lekcjami wideo oraz jeżeli chodzi o naukę z materiałów darmowych. A jeśli już przy motywacji jesteśmy, warto powiedzieć co nieco na temat wsparcia. Wsparcie. Przy lekcjach indywidualnych masz pełną uwagę lektora, przy grupowych częściową. W przypadku akurat mojego kursu online hiszpański start masz moje wsparcie. Raz w tygodniu w cenie kursu można zapisać się na grupowe konsultacje, podczas których wyjaśniamy sobie językowe wątpliwości, ale także motywujemy się nawzajem. Dodatkowo wszelkie wątpliwości wyjaśniamy na bieżąco na specjalnej grupie wsparcia. Przy nauce z internetu możesz jedynie liczyć na ogólnodostępne grupy wsparcia na Facebooku, ale ten pomysł nie zawsze dobrze się sprawdza, bo też nie zawsze może znaleźć się osoba, która będzie miała dla nas czas. Podsumowując, pełna uwaga lektora przy zajęciach 1 na 1 na plus. Częściowa przy zajęciach grupowych, ale nadal uwaga, więc tutaj zdecydowanie też na plus. W moim kursie online macie też moje wsparcie, więc to też jest plus. A jeżeli chodzi o te ogólnodostępne grupy przy nauce darmowej, to jednak na minus, bo różnie można trafić. Ćwiczenie mówienia. W przypadku zajęć jeden na jeden, czy tych grupowych. Powinieneś mniej lub częściej próbować rozmów z lektorem. Uznaję to za zaletę, ale pamiętaj, że w przypadku nauki od podstaw, a o takiej tutaj mówimy, jest to bardzo trudne. Przecież jesteś na początku przygody z hiszpańskim i nie znasz jeszcze wielu słówek, zwrotów, nie masz pojęcia o konstrukcjach gramatycznych pozwalających na budowanie wypowiedzi. Jak w takim razie masz od razu się komunikować? Serio, przy nauce od zera lekcje z lektorem bardzo często, choć nie zawsze, ale naprawdę bardzo często sprowadzają się do wykładania tematu gramatyki i po prostu przedstawiania słownictwa. A tego wszystkiego możesz najpierw nauczyć się z lekcji wideo, a potem na przykład wrócić na taką lekcję z lektorem i wtedy zacząć komunikację. Wiele osób za wadę uznaje to, że na kursie wideo nie rozmawiasz z lektorem. Weź jednak pod uwagę to jeszcze raz, bardzo proszę, że przy nauce od zera najpierw trzeba wchłonąć pewną wiedzę, zbudować fundament. Dopiero potem zacząć próbować rozmowy i dalej się rozwijać. Podsumujmy. Przy zajęciach jeden na jeden rozmawiasz z lektorem na każdej lekcji teoretycznie Chociaż przy nauce od zera, no nie jesteś jeszcze w stanie tak bardzo ćwiczyć tego swobodnego mówienia, ale OK, zaliczam to na plus. Podobnie przy zajęciach grupowych, mimo że rozmowa w grupie nie jest tak częsta, bo ta uwaga lektora jest jednak rozproszona, zaliczę to też na plus, bo nauczyciel cię słyszy, może od czasu do czasu poprawić, także ok. Zdecydowanym minusem kursu online jest brak tej bezpośredniej rozmowy z lektorem, chociaż u mnie na konsultacjach też się zdarzało, że rozmawialiśmy sobie już po hiszpańsku na takim podstawowym poziomie, ale, okej, okay, zaliczam to na minus, bo nie wiem, jak to wygląda na innych kursach. Brak kontaktu z lektorem przy nauce darmowej, też na minus. Powtórki. Niestety, do lekcji indywidualnych czy grupowych nie możesz wrócić dowolną ilość razy. Zapamiętasz z lekcji może jakieś 20%, reszta ucieka. Nawet gdyby nauczyciel ci je nagrywał, rzadko się to zdarza, ale OK, nawet gdyby dostaniesz nagranie, ale bez obróbki, a nie tylko wyciągnięte najważniejsze, istotne rzeczy. Znowu będziesz potrzebować czasu, żeby odnaleźć najważniejsze informacje. W darmowych materiałach na YouTubie czy też w kursie wideo, na przykład w hiszpańskim starcie, masz nieograniczoną możliwość wracania do tych samych lekcji. W hiszpańskim starcie możesz nawet dostosować tempo mówienia do swoich potrzeb. Zwalniasz, przyspieszasz nagranie tak, jak tego potrzebujesz. Jeśli nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, oglądasz lekcję jeszcze raz. Trenujesz to wszystko na konkretnych ćwiczeniach. Także tutaj to wszystko wpływa na to, że możesz uczyć się w swoim tempie. Podsumowując dużą wadą zajęć 1 do 1 i pracy w grupie jest brak możliwości powrotu do lekcji w każdym momencie. To zdecydowanie na plus przy kursie wideo i przy nauce z lekcji np. z YouTubea. Praca własna. Niezależnie od wybranej opcji zajęć praca własna to podstawa. Musisz włożyć czas i energię w naukę, żeby mieć efekty i traktuje to jako ogromną zaletę. Bo w ten sposób niesamowicie się rozwijasz. Moje wnioski. Na rozpoczęcie nauki hiszpańskiego od zera zdecydowanie polecam kurs wideo. Ma najmniej wad i jest stosunkowo niedrogi. Pamiętaj jednak, że każdy z nas jest inny. Wybierz formę, która najbardziej odpowiada. Tobie, która najbardziej do ciebie przemawia, bo to ty będziesz korzystać z tych zajęć, więc to ty masz prawo do ostatecznej decyzji. Będzie najlepsza, bo będzie twoja. Po prostu weź pod uwagę wszystkie czynniki, które tutaj sobie omówiliśmy. Dzięki za obejrzenie tego odcinka do końca. Podziel się swoją opinią w tym temacie w komentarzu, chętnie przeczytam i do następnego razu. A stałego!